pierwszy wyścig przebiegał tak, że spaliłem start. Troszeczkę za mało gazu dałem, było troszeczkę ślisko i bałem się, że mi zamieli, zamuliłem auto troszeczkę, ale już na drugim zakręcie byłem przed kolegą Olejniczakiem, skoczyłem na czwartą pozycję, dość długo nic się nie działo, każdy czekał, nikt nie chciał popełnić błędów i zadecydowały ostatnie dwa okrążenia, tam się troszeczkę przetasowaliśmy, ja wykorzystałem sytuację, tam walczył Nikodem z Jakubem i udało się dowieźć drugą pozycję.